No witam Was ponownie. Chciałbym dzisiaj zająć się kolejnym urządzeniem, myślę, że bardzo popularnym w Polsce. Jak widzicie, chodzi tutaj o ładowarkę z Lidla. Urządzenie, a myślę, znośne. Daje nam maksymalnie 4 ampery mniej więcej prądu ładowania. Ale ja nie chcę tutaj testować dzisiaj specjalnie tej ładowarki i patrzeć dogłębnie na jej parametry ładowania, bo nie o to mi tutaj tak naprawdę chodzi. Chcę po prostu pokazać Wam, jak poprawić tę ładowarkę, byśmy mogli podnieść sobie gęstość elektrolitu, jeżeli zajdzie taka potrzeba w naszym akumulatorze samochodowym czy motocyklowym. I da się to zrobić tą ładowareczką. Trzeba ją po prostu tylko rozebrać i ja Wam za chwilkę pokażę, jakie elementy należy wymienić i jak to zrobić, żeby po prostu podnieść tutaj napięcie do mniej więcej 15,7 V. Z tym, że te ładowarki występują w kilku różnych wersjach, ja Wam zaraz pokażę, choć chodzi tutaj o ładowarkę konkretnie ULGD38 wersja A1, to patrząc już nawet na tylko datę produkcji, które różnią je między sobą tylko 4 miesiące, ta ładowarka jest zbudowana już troszkę inaczej i daje lekko inne parametry maksymalne ładowania, no ale o tym za momencik. Zwróćcie uwagę na datę, która jest tutaj nadrukowana. Chodzi tu o 2017 październik i 2017 czerwiec. Ta ładowarka była pierwszą, którą kupiłem do testów w celu podniesienia jej napięcia, ładowania i prądu, jaki da nam podczas wysycania akumulatora. Dała ona tutaj lepsze parametry, wyższe napięcie i wyższy prąd, ale niestety podczas testów podniosłem jej zbyt mocno napięcie i niestety uległa uszkodzeniu. Więc niestety też czasem takie rzeczy się zdarzają. Kupiłem drugą taką ładowarkę, z tym, że ta już okazała się już troszkę o innej budowie. Jest słabsza i to dużo, można powiedzieć, dlatego że ta dawała mi około 1 ampera prądu wysycania i osiągała na moim akumulatorze około 16,2 V. No ta niestety wersja, te 4 miesiące wcześniej wypuszczona z fabryki, no jest słabsza. Zobaczcie, one się różnią, głównie można je rozpoznać w ten sposób, że ta mocniejsza ma przekaźnik, ta słabsza jest go pozbawiona. Ale nie jest tak wrażliwa na źle ustawione parametry końca ładowania czy tych podnoszenia tych napięć i zwiększania rezystancji do zbyt wysokiej, dlatego że ja tutaj pierwsze testy, jakie robiłem, po prostu podniosłem wartość rezystancji tego rezystora, który trzeba wymienić, do zbyt wysokich wartości. I niestety ona po prostu się uszkodziła, spaliła, przetwornica przestała działać, więc niestety ładowarka jest niesprawna. Ale pokażę Wam, jakie tutaj parametry sobie zachować, żeby po prostu tej ładowarki nie uszkodzić, a osiągnąć swój cel. Tu jak widać, ja już sobie rozebrałem te ładowarki obie, z tym, że tamta płyta jest przykręcona, ale one wyglądają bardzo podobnie. Tak naprawdę jeszcze na tej płytce, której jest wyświetlacz, też występują lekkie różnice, ale to już nie jest tak istotne, bo to łatwo jest sobie zidentyfikować. Chodzi o rezystor o numerze 57, R57. W tej mocniejszej wersji ładowarki on znajduje się tu w tym miejscu i należy go wylutować i zastąpić po prostu najlepiej takimi rezystorami, w jaki sposób ja to zrobiłem. Czyli należy sobie kupić po prostu rezystor również 51 kg, bo taki tutaj występuje w tej ładowarce, i dodać do niego rezystancję około 6 kg. I w momencie, gdy chcemy ładować tak jak normalnie do wartości 14,6-14,7 napięć, takie jak ona daje fabrycznie, to po prostu wyłącznikiem zwieramy sobie ten rezystorek 6-kilowy. I ona pracuje wtedy na tym rezystorze 51 kg, tak jak poprzednio. Jeżeli chcemy po prostu wysycić sobie akumulator, to rozpinamy i podwyższamy sobie tutaj tę wartość rezystancji i to daje nam wyższe napięcie.
I za chwilkę Wam pokażę, jak ta druga ładowarka pracuje, do jakich napięć i jakie prądy jest w stanie mi tu dać. W tej drugiej wersji ten rezystor, o którym mówiłem, R57, znajduje się tutaj w tym miejscu i trzeba sobie go po prostu wylutować i zamienić na taki zestaw. Jak widzicie, w tej ładowarce już zamontowałem sobie ten wyłącznik tutaj w tym miejscu. Ja sobie ją zamknę i pokażę Wam, jak to działa. W tej chwili na mierniku już tutaj nam wzrasta napięcie. To jeszcze pewnie chwilkę potrwa, dlatego że ja ją rozładowywałem lekko. Ale tutaj nie będziemy się skupiać, ja nie będę czekał i tracił czasu Waszego na to, żeby ona przestała ładować. Po prostu podniosę tutaj od razu napięcie. Musimy sobie to przerwać, rozłączyć ją na moment. I na tym programie z gwiazdką, jak widzicie, w tej chwili ona rozpoczęła ładowanie tym najwyższym prądem, dochodzącym prawie do 4 A. I w tej chwili, jak widać, ma napięcie 15,6 V. Ona tutaj jest w stanie na moim akumulatorze akurat pojemności, jaką ja tutaj mam, no rzeczywistą 20 Ah, to jest akumulator 66 Ah, ale już niestety zużyty i tej pojemności już nie ma. Ale tutaj nie chodzi o szybkość, tylko o to, żeby można było po prostu urządzenie, które leży nam gdzieś i nie używamy go ze względu na jego słabe parametry czy często słabą przydatność, bo nie jest w stanie nam obsłużyć w 100% naszych akumulatorów, no możemy poprawić jej parametry. Jak widzicie, tutaj prąd nam spada i po odstaniu około 2 dni ten akumulator wysycił się. Ona zrobiła mi gęstość elektrolitu poprawną. No z tym, że trwało to mniej więcej, tak jak mówię, około doby do 2. No i teraz w zależności od tego, jaką mamy pojemność naszego akumulatora, to może trwać nawet tydzień. Ale to musicie sobie sami poobserwować, bo akumulatory zachowują się różnie, do różnych napięć się ładują i różne prądy mogą popłynąć przy tej wartości napięcia, bo ona tutaj jeszcze no, na moim akumulatorze wzrasta do tych 15,7, 15,8, ale prąd spadł mi tutaj do 200 mA. No i niestety takie ładowanie bardzo się przedłuża, ale po prostu jest możliwe. Chodzi o to, żeby spróbować sobie tę ładowarkę dostosować do swojego akumulatora w taki sposób, żeby po prostu zwiększyć jej praktyczne zastosowanie. Bo dzięki takiej drobnej modyfikacji jesteśmy w stanie po prostu ją wykorzystać do okresowego zadbania o akumulator. Na przykład jeżeli nam raz czy dwa razy do roku będziemy musieli ją podłączyć do akumulatora, na przykład na kilka dni, a nie śpieszy nam się, to myślę, że jest to dobry sposób na to, żeby jednak po prostu no, wykorzystać tę popularną ładowarkę, która może już od długiego czasu gdzieś tam nam leży i nie korzystamy z niej. A nie jest tak naprawdę takim złym urządzeniem, bo pokażę Wam, zobaczcie, jakim prądem ona dochodzi do tych 15,5 V. Także nie ma tutaj tragedii, tutaj są całkiem spory prąd. Bo 2 ampery powyżej 15 amper to też nie jest źle. Więc ona ma realne szanse na to, że zagęści nam elektrolit do tej poprawnej wartości. No i myślę, że to tyle, co chciałbym Wam pokazać, jeśli chodzi o tę ładowarkę, bo tak naprawdę no, nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia. Każdy, kto ma tę ładowarkę, myślę, że zna ją już bardzo dobrze i nie ma tutaj co więcej testować. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam.